cholernie trudny temat, cholernie trudny. Temat własności. Jeżeli coś jest moją własnością, cokolwiek, dajmy na to samochód, to ja dbam o ten samochód, dbam o jego wartość, o to, żeby mi nie tylko służył jak najdłużej, ale staram się, żebym ja się czuł dobrze w tym samochodzie. Staram się, aby on był czyściutki, aby był sprawny. Jeżeli coś jest moją własnością, to staram się, jeżeli to jest ogródek, no to staram się, żeby tam było wszystko w największym porządku, żeby to było wyplewione, żeby tam nie było żadnych chwastów, żeby nie było żadnych psich kup. Jeżeli coś jest moją własnością, jeżeli moją własnością jest moja sypialnia, to ja chcę, żeby tam była miła atmosfera, żeby było cieplutko, żeby pościel była czyściutka. Ja staram się i ja daję jak najwięcej, wybieram najlepsze rzeczy i staram się, żeby się jak najlepiej czuć w danym momencie. Kochani, jeszcze raz. Jeżeli coś jest naprawdę moją własnością, to ja staram się, żeby to było najlepsze. I najbardziej dbam o swoją własność. Przerażające jest dla mnie, jak często się zdarza, że ludzie, którzy są w parach, starają się zaoszczędzić na drugiej osobie. To znaczy, że wcale nie traktują swojego partnera jako swoją własność. Traktują jak konkurencję, traktują jak coś wypożyczonego. Kochany, kochana, jeżeli czujesz, że twój partner jest twoją własnością, to będziesz chciał mu dać to, co jest najlepsze. Czyli będziesz mu chciał dać siebie w najwyższej, najwspanialszej, najlepszej formie. Natomiast jeżeli będziesz chciał coś od niego wziąć, to nigdy nie będziesz miał poczucia, że twój partner jest twoją własnością. A następny filmik będzie jeszcze trzy razy trudniejszy do zrozumienia dla ciebie.